Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim, ale Dragonborn. Tak patrzę, z czego tu jeszcze nie zlutowałem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj są gdzieś pająki. Pająki są wszędzie, nawet są ludzie, którzy są opętani przez pająki. Patrzcie, jak bandyta rozbójnik dostał w łeba. Patrzcie, widzieliście to? I został zginięty. Kurde, jakieś tam okuszki. Uwaga, uwaga, uwaga. Pająki się zbliżają. Nie ma pająka. Nie ma kolejnego pająka. A może jest? Cześć! Zobaczcie, on ma pająka na tym, na plecach. O, shit. On wybuchnie. Dobra, nie wiem. Jest. O, ten wybuch. No, chyba sobie kpisz. A, ty skrzesiłaś go, dobra. Masz tam jeszcze jakiegoś pająka? Yeah, wiesz o tym, że mogliśmy być porobieni, tak zwani. Okej. Okay. Dziennik Merillar. Zaraz sobie przeczytamy. Kaptur nowicjusza, klucz do klatki. Skaczący ognisty pająk. No, chętnie wezmę, nie wiem co to jest, ale wezmę. Szata, szklany sztylet i ognisty znowu pająk. No niech będzie. Ej, 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 Serana. Nie chcesz czegoś wymienić ze mną? Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Nie, 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 nie. Żadne rzeczy, które nie chcę nosić. Wiesz, to są bardzo ważne rzeczy, które ty musisz ponosić, wiesz? No tak właśnie. Ciężar. No to wam powiem, że tutaj to tak średnio. O co mnie tak ciąży? Bo nowy łuk przekleństwa. Ej, ale tak całkiem serio. Czym ja jestem do jasnej cholery obciążony? Okej. Okay. No, oprócz tych sztabek, to czym ja jestem obciążony tak bardzo? No przecież tutaj nie ma nic, co... Szata Telwani? Przecież to waży bardzo, bardzo mało. A co to robią włócznie Recklinga? Halo? Skąd ja to mam? Dobra, no niech będzie, ale to mnie zastanawia. Co tu się stało, że kurde, tak się zesrało? No dobra, idziemy dalej. Okej, okay, pająk albino... Nie chcę... Kurde, wziąłem to, no szlak by to trafił. Dobra, gdzieś w tamtym kierunku trzeba się chyba... Chociaż tutaj jeszcze sobie sprawdzimy, co tutaj oni mieli. No i teraz pytanie, w którą stronę iść? Tu? Tam? Coś mi się wydaje, że tutaj są kraty. O, jasne, pająki. Nie chcę pająków, pójdę sobie od drugiej strony, dziękuję. O, ty jeszcze. Co tam miałeś ciekawego? Orkowy łuk. To mnie tam nie interesuje w sumie. O. Kolejne pająki. Co ja tu znajdę? Ej, to wygląda jak droga... Wszystko wygląda jak droga dalej. Bez kitu. Wszystko wygląda jak droga dalej. A, coś mi się wydaje, że to jest ta krata. Tak, jeżeli byśmy tu ewentualnie spadli, to moglibyśmy wyjść. Kumam. Elfiego łuku nie chcę. Czyżby to był jakiś... O, yeah! Wydobycie. Wydobycie jak nic. Widzieliście to? Żaden tak nie potrafi jak ja.
No dobra, całkiem serio. W sumie to jest tylko i wyłącznie takie miejsce, w którym możemy sobie pokłopać troszeczkę ciekawych rzeczy, na przykład rubinowa geoda. I tylko i wyłącznie rubiny tutaj sobie jesteśmy w stanie ogarnąć. Halo! Halo, panie Heniu! Nie, zablokowałem się! What the hell? What the hell? Ej, what the... Ej! No. Strzesz ty w dupę. Dobra. Ej, co mi się dzieje? Aż się sam siebie boję. Czy wy to widzicie? Dobra, tutaj raczej chyba wyżej nie wejdę nigdzie, nie? Tak, bo to jesteśmy... Aha, to jesteśmy w tej szczelinie takiej. Dobra, kumam. Jesteśmy w tej takiej szczelinie pomiędzy... nad tym przejściem takim. Okej, to się przekreśl teraz obok tego. Byle tylko to nie wybuchło. Okej. Dobra. Mam wrażenie, jakbyśmy byli bardzo... Znaczy, mieli duże przyspieszenie... O, szlak to trafił. Co tam jest? Jest Maria, dobrze, że to zabiłem szybko. Jeżeli się obok tego nie przekradamy, no to właśnie tak to wygląda. A, miałem ten dziennik przeczytać. Miałem ten dziennik przeczytać, czekajcie. Dziennik. Tu jest, proszę. Wiem, co mu po głowie chodzi. Czy on naprawdę myśli, że zdoła przypisać sobie wszystkie zasługi za odkrycie tych pająków? Następnym razem, jak pójdzie do ich klatki, zamknę za nim drzwi. Wtedy będzie musiał mnie wysłuchać. Co on mi próbuje implikować, że niby ja mam nie po kolei w głowie? Nonsens. To on próbuje przywłaszczać sobie moje odkrycie. I pewnie myśli, że ja tego nie widzę. Nic mi nie dolega, nic. Gada do mnie jak do upośledzonego dziecka. Szaleństwo? Jakie szaleństwo? Kto jest szalony? I już ja mu pokażę szaleństwo. To bez znaczenia, już wkrótce zobaczymy. Znaczy, już wkrótce zobaczy, jak wygląda prawdziwa moc. Te zaśpiewy z głównej komnaty to niezbity dowód na to, że jest tam coś potężnego. Bogowie jedni wiedzą, jakie odkrycia może nam to przynieść. I coś mi się wydaje, że to w tamtym kierunku mamy iść, a jeszcze nie ogarnęliśmy sobie jednej miejscówki. Dobra, nie zdążył nawet wyskoczyć. Ja sobie sprawdzę jeszcze tą miejscówkę, co tutaj będzie. Siep, dużo pająków. Jeden pająk out. Drugi pająk out. Trzeci pająk out. Okej. Rozbójnik, proszę bardzo. Amulet di Belli. Mniejsza ochrona, pszenica, wytrych. Jest okej. Uuu, dużo tych rozbójników tutaj jest. Czekajcie, wiecie co? Jest tutaj trochę ciemno, więc sobie wrzućmy płomień świecy. Proszę bardzo. I teraz sobie trochę pokopiemy. Okej. Jeszcze na górze jest trochę tych pająków. Ej, sporo tego tutaj jest. Ej, mam wrażenie, jakby... O kurde! O kurde! O kurde! Dobra. Na pochybel! Masz nauczkę. A, ten zabity, tak? Dobra. Ło! Ale ich tam wyskoczyło! Ona ich zamknęła chyba wszystkich, nie? O, sztyf, mordy. Jeszcze raz pomyśl świecy. Ja też sunę. Myślałem, że będą trochę twardsi, no ale na szczęście nie było tak. Na nasze szczęście. Oczywiście. Dobra, to są zwykli rozbójnicy.
Dobrze, że tutaj przyszedłem. Fajnie, fajnie, że ich odkryliśmy. Teraz tak, wytrych złoto i złoty naszyjnik chętnie. Ty co miałeś? Jaki złoty naszyjnik? Nie. Ty miałeś złoty naszyjnik? Nie, ale złoto miałeś. No i spoko. Teraz sprawdźmy, co tutaj się działo. Co wy tu robiliście? Pająki ogólnie wam tutaj wyskoczyły i zeżarły wam głowę. Mhm. Dobra, ciebie sprawdzałem. Zbroja. Dobra. I teraz tak, mamy możliwość przejścia tutaj dołem. Zobaczyć, co tutaj się dzieje. O kurde. Dobra. Praca zespołowa. Okej. To nie, to nie, to nie. Ty patrzysz, co by mogło mnie interesować, jeżeli chodzi o książki, ale prawdopodobnie większość tych książek już gdzieś tam przejrzałem. Dobra. Więc nic nas nie będzie tutaj interesowało, nic nas nie nauczy. What? Serana! Ej, ej, Serana! What the hell, Serana! Ej, możesz mi powiedzieć, o co ci chodzi? Ej, możesz mi powiedzieć, o co ci chodzi? Ej, kobieto, no kurna! Ty jesteś jakaś niepoważna, no! No what the hell? No wydupij ode mnie! No przecież ty chyba jesteś niepoważna! Ej, zaraz. Jak było to, że ja mogę ją ułaskawić? Dobra, Serana, stój. Dobra, po jakiejś chwili doszedłem do tego, żeby Serana przestała mnie atakować. Muszę wziąć i odłożyć broń. Co za baba, no. Żeby mnie atakować, swojego pana. Serana, proszę cię, nie rób nigdy więcej tego, to może się dla ciebie źle skończyć. Naprawdę. Co za babiczka, no. Ale się zezłościłem, no. Okej, okay. Co my tutaj mamy? To weźmy. Tu nic ciekawego nie ma. Kodeks Malakata. To nie, winko. Ktoś tu spał, ale trochę zostało to przejęte chyba przez pająki, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Się przed nami nic nie ukryje. Klucz do klatki, proszę bardzo. Mikstura zdrowia. Szmaragd. Pięknie. Porobione. Nie przyzywaj tych pająków, bo ja kurde się zastanawiam, czy ich bić, czy ich nie bić. Okej, okay, jeszcze tam jest ruda. Czekajcie. O, shit. Postanowione. Dobra, spoko. Ogarnięte. Dzięki, Serana. Starożytny Kill of Nordów. Okej. Okay. I teraz tak. Chciałbym sobie naładować w ogóle, bo mam nienaładowaną broń. Rozdzierasz dusz. Nie rozdzierasz dusz, tylko... Krwawa kosa. Tutaj, naładuj. Drobny klejnot dusz. Pomniejszy. I pomniejszy, dobra, naładowany. Yeah, kolejny poziom, awansik, nieźle. Oho. Widzę, że wszystko jest tutaj tak samo. O proszę. Dziennik Servosa. Kata nowicjusza. Kilof. Zaraz, znowu zarzućmy sobie ten płomień świecy, będziemy trochę więcej widzieć. Dziennik Servosa. Kokon albinosa to nie. Ojej, dużo tych kokonów albinosa to jest.
Przełącznik nasycenia. Co to kurde jest? Czekajcie. Jak na razie udało mi się sprawdzić tylko kilka kombinacji, ale wyglądają one bardzo obiecująco. Oto wyniki moich eksperymentów. Rubin plus kokon albinosa, skaczący ognisty pająk. Rubin plus uszkodzony kokon, wybuchający ognisty pająk. Rubin plus sól plus uszkodzony kokon, no nie wiadomo co. Rubin plus sól plus kokon albinosa, ukryty ognisty pająk. Dochodzę do wniosku, że wykorzystanie klejnotów wyższej jakości może zwiększyć intensywność nasycenia, dając nieoczekiwane wyniki. Królestwo za rubin bez skazy. Podejrzewam także, że inne kombinacje składników wykorzystanych w poprzednich eksperymentach zaowocowałyby innymi wynikami. Z moich obserwacji wynika, że diament czy granat nie nadaje się do eksperymentu, gdyż brak mu mocy. Moje poprzednie eksperymenty dowiodły, że rubin sprawdza się doskonale. Sprawdzę, czy reakcja zajdzie z ametystem, smaragdem lub szafirem. Mam pewność, że natkniemy się na jeszcze inne gatunki pająków. Któż wie, jakie tu zachodziły eksperymenty. Musimy być czujni, bo źródło tutejszej magii z pewnością jest niedaleko. Weźmy to ze sobą. I teraz tak, jeszcze mamy jeden dziennik. Wiedziałem, że któregoś dnia jej odbije i wygląda na to, że dziś jest ten dzień. Trzeba mi było uciekać, jak jeszcze miałem okazję, bo moc tych pająków namieszała Merilar w głowie. Kto by się spodziewał, że te albinosy są takie potężne? Siedzenie pod kluczem działa mi na nerwy, ale dzięki temu mogę się skupić na pracy. Co ona właściwie zamierzała osiągnąć? Przecież musiała wiedzieć, że jestem oddany mojej pracy. Nie, nie powinienem jej obwiniać za to, co teraz robi. Któż to wie, co opary tych eksperymentów robią z mózgiem. No cóż, przynajmniej mnie nie zaszkodziły. A może tak mi się tylko wydaje? Może i mnie dotknęły one tak jak moją siostrę? Okej. Czyli co, robimy? Jakiś tutaj przełączniczek? Komora nasycenia pusto. Aha. I tutaj możemy sobie wrzucić. Czekajcie. Kokon albinosa, uszkodzony kokon albinosa. Weźmy to wszystko w takim razie. I teraz tak. Jak on tam pisał w tym dzienniku? List. Pańczego eksperymentu. Rubin plus sól plus uszkodzony kokon. Rubin plus sól plus uszkodzony kokon. Okej. Rubin, sól i uszkodzony kokon. Rubin, proszę bardzo. Umieść 1 plus sól. Kurde, to niestety nie można tego. Okej, plus sól plus uszkodzony kokon, tak? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wybuchający ognisty pająk. Okej. A teraz zróbmy tak. Rubin bez skazy. Pyk. Rubin bez skazy. Plus sól. Plus nieuszkodzony kokon, tylko kokon. Chyba tak on się nazywa, nie? Nieuszkodzony kokon. Kokon. Cyk. Okej. Ukryty ognisty pająk. Przepis. Ukryty ognisty pająk razy 2 dodano. Ale po co mi te przepisy w sumie? Czekajcie, to jest tutaj w przepisach pewnie, nie? Rubin bez klasy plus kubka soli plus kokon. No dobra, ale co mi po tym? Co to jest jako broń? To jest jako broń? Co to w ogóle jest? Klejnot rezonujący? Okej. Gdzie ja tego mogę w ogóle szukać? Jako co? Jako broń? Czekajcie, gdzie to jest? Chyba, że to jest jako zwój. O, jest!
Ukryty ognisty pająk. Proszę bardzo, razy 12. Ja pierdzielę, jakie fajne. Oh yeah. Będę musiał to na kogoś puścić. Czekajcie. To weźmy, to weźmy. I tu jest co? Tu jest Solzheim, wymaga klucza, czyli możemy sobie tam wyjść. A ja teraz nie chcę jeszcze wyjść, bo jeszcze tutaj mam robotę do zrobienia. Plecak. Tajemnica to nie, to weźmiemy. Kurde, ten sobie trochę potem pobił tego Robinu, co? Ten sobie trochę tego Robinu pokopał. Rzutnik Kill of Nordu. Kurde, bez dwóch broni w obu rękach to o wiele wolniej bije. I jeszcze raz. No co jest? Okej, okay, mam to. Dobra, no to w takim razie co? Lecimy. Na dół. I wracamy na starą ścieżkę. Czyli tu. Tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. O, i tu. Dobra, i mam nadzieję, że tego pająka będziemy w stanie na kogoś wrzucić. Bo to może ciekawie się skończyć, co? Żelazne drzwi. O, jesteśmy już blisko. Jesteśmy już blisko. Jezus Maria, co to było? Co tam jest? Aha. Nic, to tylko Dukan. Jezu, a ten? Skąd się tu wziął? Ej, dobre są te pająki. Dobra, Dukana lecimy, bo jak on upadnie, to prawdopodobnie ten wielki przywoływacz, czy jakoś tam też upadnie. Serana! Nie podchodź mi pod strzały, no czy ty jesteś niepoważna? Ja już do tych liczy nie podchodzę, bo one kurde mocno biją. Dobra, cios krytyczny, więc jakieś tam większe obrażenia. Czyli ja się dueluję z tamtym, a ty się dueluj z tym. O, ty mały gnoju. Dobra, już niedużo. Nie skończy się to dla ciebie dobrze. Czekaj. Yeah! I mam jego duszę. O to właśnie chodziło. Dobra, ktoś jeszcze ma zamiar tutaj przyjść? Jeżeli nie, to cmoknijcie mnie wszyscy w dupę. Ale zobaczcie, jak długo ten pająk wytrzymał. Naprawdę sporo czasu ten pająk wytrzymał. I robił nawet niezłe obrażenia. Tak moim zdaniem skromnym. Zwiększa odporność na mróz o 50% i obrażenia od mrozu o 25%. Fajna sprawa. To teraz tak, co masz tutaj w kufrze, kolego? Diament, jasnowidzenie, lepszy chwyt, skórzany hełm, to tak średnio, to też średnio. Ale szkoda, że nie mogłem wziąć tej maszyny do siebie gdzieś tam, wiecie, do domku, żebym mógł wytwarzać te pająki. Bo nie wiem, czy... Kurde, nie wiem, czy ja będę mógł to wytworzyć normalnie na stole alchemicznym na przykład. Takiego pająka, ale chyba tak. No, chociaż, kurde, to jest zwój, a my zwojów nie możemy chyba tworzyć, nie? Blady... Regen? Dobrze widziałem? Mhm. Tutaj też się robi ciemno. To nie... Co? Asystentka uczennicy? Kolonika Anhulef, to już mieliśmy. Receptura na trunachów, to ja nie chcę. Upadek Ezidala, też mieliśmy. Dobra, problem jest taki jeden, że potrzebujemy nad sobą cały czas praktycznie płomień świecy,
Żeby nie dostawać obrażeń. Tak? Tak. Zapisik. Znowu, kurde, tutaj nie wpaść w jakiś gówniks. A zwłaszcza, żeby nie zaatakować serany, bo wtedy by był przypsik. A może, kurde, zawładnęły nią te pająki? Była jazda. Dobra, ze stronka oczywiście, jak zwykle, diamenty. Bardzo dużo książek. Coś tu A, to ty byłeś. Tak niezależnie można sobie podróżować. Tylko z tego, co się orientuję, to niestety, ale nie będziemy tutaj sami. W pewnym momencie prawdopodobnie trzeba będzie natrafić na jakichś brzydali. A nie daj Boże, natrafić będziemy na tego wielkiego typa. Z takimi dużymi nogyma i ręcyma. O, się... No i bomb przystrzelił. No nie odchodź! O, o. Aha, bardzo dużo obrażeń. To ja nie chcę. Dzień dobry. Dobra, ziomuś, jak chcesz ze mną walczyć, to podejdź. Bo ja się nie będę... Ja nie będę za tobą ganiał, wiesz? Mi się znudziło ganianie za typami. No, gdzie jesteś? Mhm. Dobra, chcesz się bić? Proszę bardzo. Jak ty masz zamiar być na daleko, to ja też również mam zamiar być na daleko. A jak chcesz podejść, to podejdź. No co? Nie zwiedziesz mnie tym, że zrobiłeś sobie kopię. No dobra, może mnie zwiedziesz, ale ty jesteś tam jednak. What? A jednak mnie zwiódł. No tak zwane manowce. No i frajerze, giń! Jak mnie oni irytują. Są jedne z najbardziej irytujących kordotypów. Okej. Trochę światła. Ale tak mało tego światła, kurde, pomniejszy klejnot. Uuu, wykrycie śmierci! Co to za książka? Aż 600 kosztuje! Nice! Pobliscy umarli i nieumarli będą widoczni przez ściany. Wow! Fajne! Takiego jeszcze nie miałem. O, z tego to nic nie ma. Z tego też nic nie ma. O, tutaj zginął. Zwój. Okay. Jak? Halo! Co nade mną nie lata? O, patrzcie, coś tutaj jest znowu. Cyk. Mam jeszcze tych strąków. Strąki też mają w sobie trochę rzeczy ciekawych. Strąg. Ametyst, diament, iskry. Iskry mam, więc ich nie biorę nawet. Okej, lecimy dalej. Jeszcze nie spotkaliśmy tego całego naczelnika tutaj, całego pierdzielnika. A, już myślałem, że tam jest. No hello. Ktoś mnie widzi. Shit. Czy to jest on? To jest on. To jest czyhacz. To jest czyhacz. O, i z czyhaczem będzie problem, bo ja go niestety, kurde, nie mogę zepchnąć tym Fusroda. A tak chętnie bym go zrzucił na dół. Czy mi się wydaje, czy on właśnie spadł? Przez to, że ten... Ej, on...
Ale jaja. On chyba spadł, on stanął tutaj, a ten mostek, jak ja się wróciłem, to on ten cię opuścił. Ale jaja. No to gościa porobiłem. Dobra. Cyk. Są tam jeszcze jakieś, z daleka można by było ich porobić. Bo wiecie, wtedy jak są niepodniesione te mosty, to nie mogą nam nic zrobić. Co prawda strzelają jakimiś tam, kurde, swoimi mackami. O, właśnie. Okej. I zobaczcie na to. Patrzcie, 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 patrzcie. No chodź. Ciekawe, czy tu przyjdzie. Ciekawe, czy będzie na tyle nieinteligentny, żeby tutaj wstąpić. Kurde, może wreszcie... O, właśnie, o to mi chodziło. Nara, papa. Dobra, a teraz możesz się podnosić, wiesz? Moście. Dzięki. O to mi właśnie chodziło, żeby wziąć i go sparaliżować, przez co on się prawdopodobnie gibnie, bo tu jest bardzo wąsko. No i to się szanuje, to się respektuje. Tylko teraz nie wiem, w którą stronę mam iść. Dobra. I tutaj już nic więcej nie ma, chyba. Tak. Na samym końcu już, jak widać, jest... Uuu, Księga Czarów, Sługa Płomieni. Nice. Sługa Płomieni, zaraz sobie to sprawdzimy. Drobny klejnot duszy, jak najbardziej. Zbroja lepszego przywołania, chętnie. Smocze łuskowe buty. Ciężar 3. Nice. I teraz tak, przedmioty, książka. Cóż my tu mieliśmy? Sługa płomieni. O, tego się jeszcze nie uczyliśmy. Dobra, a co tutaj mamy? Blady regent. No, jakie to będą umiejętności? Proszę bardzo. Poszukiwacz potęgi. Umiejętności bojowe są o 10% skuteczniejsze. Wszystkie zaklęcia kosztują 10% mniej punktów magii. Albo... Umiejętności związane z ukrywaniem się o 10% skuteczniejsze, więc bierzemy oczywiście bojowe umiejętności jak najbardziej i wracamy na Solzheim. Mam nadzieję, że Serena nie będzie chciała nas zabić znowu. Oby. Serena. No. Dzięki. Okej, kochani. O, w takim razie będziemy wracać do Nelota niedługo. A dzisiaj ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się next time. See you later. Pa, pa.